styczniu miasto podpisało umowę na wykonanie pierwszego etapu renowacji baszty lądowej, czyli prace na zewnątrz budynku. Nie obyło się bez niespodzianek. W lipcu podczas prac wykonawca natrafił na zamurowane okna. Teraz trwa ich odtwarzanie. Dodatkowo wymianie ma ulec podświetlenie zabytku. Stąd opóźnienia w zakończeniu inwestycji, którą początkowo planowano oddać na koniec sierpnia. Iluminacja, która podświetlała basztę podczas tych prac remontowych, okazało się, że ona jest już tak zużyta, że nie nadaje się do ponownego zainstalowania i podjęłam taką decyzję, że przygotowujemy w tej chwili dokumentację projektową. Podpisałam aneks, więc będzie nowa, energooszczędna iluminacja. 150 tysięcy musimy dopłacić na iluminację i na wykonanie tych okien, bo musimy zamówić stolarkę okienną, ale warto było, więc do końca października baszta będzie, ten remont części zewnętrznej będzie wykonany. Środek, czy to wnętrze, projektuje się, więc w kolejnych latach będziemy pewnie remontowali również i środek. Koszt inwestycji to 1 200 000 zł.